Pomimo regularnych apeli, problem pijanych kierowców cały czas występuje na naszych drogach, także w powiecie sieradzkim. Tym razem 31-letnia mieszkanka, mając ponad 3,5 promila alkoholu, przewoziła samochodem dwoje dzieci. Tragedii udało się zapobiec dzięki reakcji cywilnego pracownika policji. Do takiej nieodpowiedzialnej sytuacji doszło 11 lipca, przed godziną 21 w miejscowości Baszków, gdzie przypadkowy świadek, którym okazał się pracownik cywilny naszej sieradzkiej komendy, zainterweniował wobec nietrzeźwej kierującej, którą okazało się ma w organizmie ponad 3,5 promila alkoholu i przewoziła w samochodzie swoje niepełnoletnie dzieci w wieku 6 i 11 lat. Kobieta jechała bardzo powoli, co chwila zmieniała pas ruchu, jechała też wężykiem, a nawet jechała lewą stroną. To wzbudziło podejrzenia świadka, który miał przypuszczenia, że może być ona pod działaniem alkoholu. Dlatego też o całej sytuacji poinformował dyżurnego sieradzkiej komendy. W międzyczasie podjął próbę zatrzymania tej kierującej. Zachował bezpieczny odstęp od samochodu i kiedy kierująca w miejscowości Baszków zjechała na pobocze i zatrzymała pojazd, szybko wybiegł z pojazdu i próbował udaremnić jej dalszą jazdę. Kobieta widząc to próbowała odjechać z miejsca, jednak szybka interwencja pracownika naszej jednostki doprowadziła do tego, że udaremnił on nietrzeźwej kierującej dalszą jazdę. Policjanci skontaktowali się z ojcem dzieci, który przejął dalszą opiekę nad dziećmi. Jazda po pijanemu to plaga naszych dróg. Często, by przywrócić bezpieczeństwo na trasie, obywatelska postawa pozostaje niezbędna. Coraz więcej takich sytuacji obserwujemy, kiedy przypadkowi świadkowie kierujący innymi pojazdami interweniują wobec takich zachowań niepokojących na drodze. Jak najbardziej możemy podejść do tego samochodu i udaremnić kierowcy jazdę, na przykład wyciągając kluczyki ze stacyjki. Jest to bardzo taka właściwa postawa, ponieważ pozwala to wyeliminować zagrożenia na drodze. Pamiętajmy, że nie musimy mieć pewności, że ta osoba, która kieruje pojazdem, faktycznie jest pod działaniem alkoholu. Wystarczy podejrzenie. Możemy taką informację przekazać policji anonimowo. Policjanci sprawdzą każdy sygnał i z pewnością, jeżeli okaże się, że ta osoba jest faktycznie w stanie nietrzeźwości pod działaniem alkoholu, taką osobę po prostu zatrzymają i wyeliminują z ruchu. Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.